Kiedy Kaylee Gilson przeprowadziła się ze starego domu do swojego nowego apartamentu, nadszedł czas na odpowiedni wystrój wnętrza. Kiedy przyszła kolej na salon, kobieta zaczęła poszukiwania używanej kanapy na jednym z portali. Szybko jej oczom rzucił się mały, szary mebel. Kiedy Kaylee wraz ze swoim chłopakiem pojechała odebrać używaną kanapę, nie wiedziała, co kryło się w jej wnętrzu. Co prawda sprężyny na dnie sofy były widoczne, co nie powinno mieć miejsca, lecz nie wywołało to w kobiecie żadnego niepokoju. Ponadto sprzedawca powiedział, że to sprawka ich małego psa, który często drapał kanapę w jej dolnej części. Kaylee kupiła kanapę, zapakowała ją do ciężarówki i 30 minut później była już w domu. Następnego dnia kobieta pracowała zdalnie i nie zauważyła nic niecodziennego. Kiedy jednak zbliżał się wieczór, a Kaylee przygotowywała kolację, z salonu zawołał ją syn. Kiedy Kaylee weszła do salonu, chłopiec stwierdził, że w kanapie jest kot. Kaylee nie widziała jednak żadnego zwierzęcia i wróciła do kuchni. Niedługo później 3-miesięczny szczeniak kobiety zaczął uporczywie szczekać. Kiedy Kaylee znalazła pieska, okazało się, że bardzo zaniepokoiła go nowo zakupiona kanapa. Wtedy właśnie Kaylee zauważyła pod szarym meblem malutki nosek i parę szklistych oczu wpatrujących się dokładnie w nią. Kobieta nie miała pojęcia, skąd w jej domu znalazł się ten mały gość, zwłaszcza, że wszystkie drzwi i okna były szczelnie zamknięte. Krótka wiadomość do sprzedawcy kanapy rozwiała jednak wszelkie wątpliwości. Okazało się, że mały kot załapał się na przejażdżkę wraz ze sprzedaną kanapą. Następnego ranka sprzedawca przyjechał do Kaylee i odebrał pasażera na gapę. Zdecydowanie był to niecodzienny dodatek do zakupu używanego mebla. Koniecznie daj znać w komentarzu, co sądzisz o dziwnym znalezisku w kanapie Kaylee. Zostaw łapkę w górę, jeśli film Ci się spodobał i zasubskrybuj mój kanał, aby nie przegapić kolejnych równie ciekawych historii. Dziękuję i do usłyszenia. Cześć!